Hejka, hejka, cienka sklejka. Patrz, jaka jestem chuda. Po prostu. A jaki mam biust. Dobra, nieważne. Coś chciałam. Dzisiaj gotujemy grochóweczkę. Byłam w polskim sklepie, zakupiłam wszystkie niezbędne składniki potrzebne do grochóweńki. No i tak Wam powiem, co Wam powiem, że przystępujemy, prawda? Przystąpimy? Widzisz, oszukałam. Wcale nie jestem taka chuda. A jeszcze Wam pokażę, co kupiłam innego w polskim sklepie, no bo u nas, wiecie, no, polski sklep to rarytas. Nie ma tak, że sobie idziesz i sobie dostajesz o polską ładną rzodkieweczkę, bo w Unii Europejskiej to, wiesz, rzodkieweczka w plastik zapakowana i tak dalej. Majeranko to będzie do, wiesz czego, do zupy. Tutaj takie przyprawy, ziele angielskie, cebula ziołowa. Twaróg. Chlebek. 80 kalorii na kromkę chleba. Tanio. A wiem, pokolorowałam sobie włosy, ale na razie Wam nie pokażę, bo zostawiłam nie myte, żeby się trochę napuściły, bo się wysuszyły. I teraz jeszcze Wam pokażę, co. Bardzo mi się udało kupić tanio mięso. Powiem Wam, tanio mięso mi się udało kupić. Polędwiczki wieprzowe za 13 funtów, wiesz? Tu normalnie w sklepie to bym zapłaciła z 50 funtów normalnie u tego, wiesz, u buczera. Buczer, rzeźnik. No to jestem zadowolona, bo sobie zamrożę, bo duża makapaka i będę miała. O, jak pachnie chłodnikiem wiosną. O, latem, koperek po angielsku deal. Tu mam żeberka, bo będzie grochówka na żeberku, wiesz co chodzi. Kawa, patrz jaka ładna, powiem szczerze, że chyba ją kupiłam dla tego opakowania, bo jest taka ładna, kolorowa. A tu dostałam taką też kolorową od mamy z Biedronki. Śliczne są te opakowania. No. Teraz tak, poczekaj. Bo w polskim sklepie nie tylko polskie rzeczy są, można kupić internacjonalne rzeczy w polskim sklepie. Patrz, no powiesz mi, prawie 2 kilo polędwiczek wieprzowych za 13 funtów. To ja nie wiem nawet, czy w Polsce by się to kupiło. Oczywiście termin to 27 marca. Zamrożę sobie część sobie zjemy. Jestem zadowolona. Patrz. Kimchi. Kimchi. Koreańska. To jest kimchi. Kapusta chińska. W ostrych przyprawach marynowana. Zawsze oglądałam na tych, wiesz co, nakręcają. O kuźwa, ale daję. Strawę. Kimchi, pecha. Do mięska. Ostra marynowana kapusta pekińska to jest chyba. Tak, potwierdzam. Kapusta pekińska. Kimchi, wybór kiszony, pasteryzowany. Pyszna. No i teraz kefir. Bo lubię. Pycha. Z podziabanym koperkiem i z odrobiną pieprzu ziołowego. Taka margaryna. No i wiesz. No i dobra, no i teraz przechodzimy do gotowania zupy. Do zupy będzie nam potrzebny garnek, ale niekoniecznie, ponieważ ja mam tutaj na takiej patelni rzeczy z tłuszczyk wypalony z cebulką, z pork belly, z brzucha świńskiego.
to mi będzie robiło też bazę do mojej zupy. Ja tego nie wywalam, ja to zostawiam. No i teraz przechodzimy do robienia zupy. No i teraz słuchajcie, to jest mój największy sekret życia. Ten filmik nie będzie trwał długo. Uwaga, robienie zupy w moim stylu wygląda tak. Zrobiona.